Cześć, tu Ernest! W tym filmiku pokażę wam wszystkie potrzebne lokacje do drugiego tygodnia wyzwań oraz lokacje nowych Fortbite'ów. To już pora na drugi tydzień wyzwań w tym sezonie. Tym razem zaczniemy od wyzwań tygodnia, a potem przejdziemy do Fortbite'ów. Pamiętajcie, że w opisie macie dokładne minuty, w których to pokazuje odpowiednie lokacje, więc zawsze możecie przeskoczyć do tego, czego potrzebujecie. W tym tygodniu jedno z wyzwań wysyła nas w odwiedziny wielkiego telefonu, dużego pianina oraz ogromnego trofeum ryby. To proste, wystarczy przejść obok tych trzech miejsc. Ogromny telefon znajduje się na tej oto zimowej górce, niedaleko zgubnych ziem. Nie trzeba tutaj wpisywać żadnego numeru. Duże pianino jest na krawędzi mapy przy samotnym schronisku. Tutaj tak samo, wystarczy tylko odwiedzić to miejsce. Duża rybcia za to utknęła w dachu tego domku obok mega marketu. Okej, to tyle z potrzebnych lokacji na ten tydzień wyzwań. Teraz przejdźmy do Fortbite'ów. Najpierw pokażę wam trzy lokacje Fortbite'ów, które znamy dzięki GamerHexowi na YouTubie. Są to lokacje nadchodzących Fortbite'ów. Na razie nie można jeszcze ich zebrać, ale w ciągu kilku dni powinny już stać się dostępne. Fortbite numer 8, który będzie do znalezienia na złomowisku, pojawi się dokładnie tutaj, nad starym materacem. Pamiętajcie, że pokazuję te trzy pierwsze lokacje przedwcześnie. Na ten moment jeszcze nie można zebrać tych Fortbite'ów. Jeszcze! Fortbite numer 64 będzie do zebrania tylko, jeśli założycie strój Roxy za pierwszy poziom karnetu bojowego. Ten Fortbite pojawi się dokładnie tej oto górce, tuż pod tym znakiem. Fortbite numer 17 za to pojawi się w płetwie drewnianej rybci w gorących wodach pod wulkanem. Dokładnie tutaj. Przechodząc do tych Fortbite'ów, które już można zebrać, to od najnowszych Fortbite numer 81 jest dostępny za dnia w pobliżu klina z kaktusa na szczycie góry. To nas wysyła na dokładnie tę oto górkę, niedaleko oazy odpoczynku. Tego Fortbite'a można zebrać tylko w dzień. Fortbite numer 82 jest do zebrania po rozwiązaniu zagadki z panelami reagującymi na nacisk. Ta zagadka z panelami znajduje się dokładnie tutaj, wśród drzew na północny zachód od podium. Do tego wyzwania potrzeba 4 graczy, czyli cały skład. Aby móc zebrać tego Fortbite'a, 3 graczy w tym samym czasie musi stać na wszystkich 3 panelach. Dopiero wtedy 4. osoba będzie mogła zebrać tego Fortbite'a. Jeśli potrzebujecie pomocy w tym wyzwaniu, to wbijcie na mojego Discorda, który jest w opisie. Albo nawet spytajcie się w komentarzach, na pewno uda wam się kogoś znaleźć. Dalej, Fortbite numer 55 jest ukryty w tej małej chatce w widmowych wzgórzach. Trzeba wejść do tego pomieszczenia. Fortbite numer 92 jest dostępny do zebrania przy użyciu graffiti kamiennej pary. Upewnijcie się, że macie toto graffiti na głównym kole motek, aby potem tego nie szukać. Teraz udajcie się dokładnie do tego miejsca i postawcie tutaj graffiti. Proste. Fortbite numer 47 jest do odnalezienia w dżungli obok brzegu leniwej laguny. A Fortbite numer 24 skrywa się w tym pokoju w zgubnych ziemiach. I to tyle. Pierwsze dwie lokacje już pokazałem wam w poprzednim odcinku z wyzwań. To są wszystkie lokacje, których potrzebujecie na ten tydzień. Reszta wyzwań w tym tygodniu to klasyczne powtórki, dlatego nimi już nie zajmę. Poza tym ekran szczerowania za ten tydzień ujawnił lokację Fortbite'a, którego już wam pokazałem właśnie w poprzednim odcinku. Więc ja już dziękuję za oglądanie, życzę powodzenia i do zobaczenia w busie bojowym!